Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony KL209. Witam oczywiście na kanale Porady Ogrodnicze KL-a. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat ananasa, jak go mniej więcej hodować, jak o niego dbać, jak go pielęgnować. Pierwsza rzecz jest taka, że podlewanie oczywiście umiarkowane. Umiarkowanie go podlewamy latem i zimą, dopiero aż podłoże troszkę przeschnie, wtedy możemy leciutko podlać. Nawozimy go przez cały rok, raz na dwa tygodnie, dbając też o jakość liści, o tych wszystkich. Oczywiście po jakimś czasie ten ananas, on może zginąć i liście to samo mogą zginąć, to nawet się nic o to się nie stanie, bo oczywiście narodzą się też nowe sadzonki dzięki temu, że ananas posiada również nasiona, które się wysypują na doniczce, które będą spadać do ziemi. Wtedy się narodzą nowe sadzonki i jeśli będziemy regularnie nawozić, czyli co dwa tygodnie i po prostu podlewać lekko, umiarkowanie, to myślę, że taki ananas, jak to mniej więcej widzimy na zdjęciu, taki właśnie będziemy mieli jeszcze dobre parę lat. Możliwe, że jeszcze więcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście to jest oczywiście krótki materiał na temat tego ananasa, bo po prostu chcę go po prostu szybko wstawić, jak to się mówi, na YouTube'a. Może również też na Instagram, na TikToka. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że będziecie oczywiście obserwować TikToka. Również też zapraszam na Instagrama i na kanał YouTube Porady Ogrodnicze oczywiście KL-a. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o ten krótki taki materiał ogrodniczy. Także ja będę się z wami żegnał i myślę, że ta porada będzie taka dosyć specjalna porada. Będzie dla was, mam nadzieję, przydatna. Oczywiście przypominam o subskrypcji kanału Porada Ogrodnicza KL na YouTube. No i do obserwowania TikToka i Instagrama zostawcie followka, czy tam obserwacje, czy jakieś serduszko, czy łapka w górę, cokolwiek. Jeśli oczywiście materiał wam się spodobał. I tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję wam za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Na razie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach. Na razie i do zobaczenia.